Dobry wieczór, Oliwia Olszulik. Ja nazywam się Paulina Stateczna i muzykujemy razem. Tak, ja w Wiśle, ona Wiśle, w Warszawie. Jak spotkałyśmy się z Oliwią na pierwszej próbie, od razu między nami, jak to się mówi, zaiskrzyło, tak. I po prostu od razu się czułyśmy i myślę, że mamy podobną wrażliwość muzyczną i podobne upodobania muzyczne. Gusta. To znaczy, wie pan, co jest najważniejsze dla śpiewaka w akompaniatorze? Żeby znaleźć kogoś, który oddycha ze mną. Podczas dzisiejszego koncertu mogliśmy usłyszeć wykonania w czterech językach, tak? Język polski, rosyjski, niemiecki i angielski. No język polski Cieszyn, no to rozumiem, język niemiecki Frankfurt nad Menem, no to wytłumaczcie się panie z tych pozostałych języków. Co ja śpiewałam jeszcze, w dziwnym, prawie śpiewałam po koreańsku. Bo dostałam nuty, a u nas na uczelni było bardzo dużo Koreańczyków, no to tak dla wygłupów, miałam nuty podpisane koreańskimi tymi... To podczas następnego koncertu w Kamiennych Brzuchach usłyszymy język koreański, tak? Bardzo proszę. Ale nasze języki, znaczy moje języki, w których śpiewałam, no to po hiszpańsku, po francusku bardzo dużo. No dużo włoskiego, prawda? Bardzo, bo to są arie włoskich kompozytorów, których Oliwia uwielbia. Tak, to jest moja miłość. Tak. Czyjeni, Puccini to są moje ukochane klimaty. A tak to praktycznie w każdym języku hiszpańskim musimy. My też ćwiczymy po to buzię, żeby była elastyczna, giętka, żeby można było w tych różnych językach śpiewać. Nawet po czesku. Miesiczku na niebie, chleboki. Ja uwielbiam ten żywy kontakt, to co ja z siebie daję, bo dajemy bardzo dużo z siebie, to przez taką możliwość, tak blisko z publicznością, dostajemy to z powrotem. I to jest wyrównane nasze baterie, po prostu wyrównuje się to wszystko. Rozmawialiście dużo podczas koncertów, ale rozmawialiście z publicznością także po koncertach. Nawet zauważyłem, z malutką dziewczynką zadawała bardzo dużo pytań i chciałem się dowiedzieć, co to były za pytania. To do ciebie były pytania. No to były do mnie pytania. Kiedy zaczęłam grać na fortepianie, jak dużo trzeba ćwiczyć, żeby dojść do takiego poziomu profesjonalisty. No więc to była bardzo przyjemna rozmowa i myślę, że zachęcająca ją do pracy. Tak, bo to fajnie, że inspirujemy dzieci, jak jakaś młodzież przychodzi, to widzą, że ta opera, prawda, bo głównie o to nam chodzi, żeby przemycić pomiędzy piosenkami, przemycić świat operowy, którym mimo wszystko bardzo go kochamy i najbardziej w nim tak siedzimy. I mnie to cieszy, że właśnie tacy młodzi ludzie widzą, że o, to nie jest jednak takie straszne, prawda? Ten projekt nazywa się Klasyka Piosenki. Też mamy płytę wydaną pod tym samym tytułem. Ja mówię, że gramy i klasykę, i piosenki. Ale też klasykę piosenki, nie? Tak, to jest taka gra słów trochę, ale też chcemy, żeby ludzie poczuli różne gatunki muzyczne, że to jest fajne. Że to jest fajne, to można zagrać. A my na mamy jednym w tym przyjemność ogromną, tak. Po prostu bawimy się dobrze. Pięknie, ja jestem naprawdę pierwszy raz tutaj. Życzę Państwu, wiecie co, życzę Państwu zdrowia. Ja chyba jednak przy zdrowiu zostanę. Szczęścia,
i żebyście po prostu siebie lubili i kochali. Tylko czasem można kochać i się nie lubić, więc ja wam chyba życzę bardziej, żebyście się lubili. Wszyscy. A ja życzę Państwu obcowania z pięknem, ze sztuką, z muzyką, bo nawet jak się jest chorym, to myślę, że to też wynagradza jakieś takie niedogodności dnia codziennego. Tak, oderwanie się od rzeczywistości. O, i tego Państwu życzymy. Dużo, dużo ilości koncertów. Hej, mówię, nie śmiesz.